ponownie znajdujemy się w Digimon Survive. Nie pamiętam, czy w ostatnim odcinku już udało nam się też sprawdzić, co tam się u Minoru dzieje, w momencie, kiedy on tam z Falcomonem siedzą, więc tutaj też pójdziemy. Co się działo? Niedużo, szczerze mówiąc. Głównie powalczyliśmy trochę, właśnie porozmawialiśmy, zobaczyliśmy, co... Okej, są tylko półki. Zakładam, że... Wydaje mi się, że ich nie sprawdzałem. Okej, nic ważnego, uwierzcie mi. Czy coś może na drugiej półce? Nie. A czy może po obejrzeniu okolicy tym naszym telefonem? Nie, też niespecjalnie. Tak więc możemy stąd wracać. W ostatnim odcinku to naprawdę nie zrobiliśmy za wiele. Głównie powalczyliśmy, właśnie uratowaliśmy Minoru oraz Saki. Weszliśmy bezpośrednio również do tej biblioteki. No, to ja mówię, nic wybitnie specjalnego. Niechom kusi mnie, żeby zobaczyć, co tam to Free Battle szykuje, bo szczerze mówiąc nic nie widzę na tym obrazku na dole. A okej, dobra. Ja spojrzałem sobie na nieco jaśniejszy obraz, który mam na podglądzie, to rzeczywiście widzę, co tam się znajduje. Okej, nic ciekawego. Nie chcę iść na Free Battle. Tam są tylko półki z książkami. Zastanawiałem się po prostu, co pokazuje tam obrazek. A tutaj mamy w końcu teoretycznie Aoi, ale w rzeczywistości no wiemy, że to Aoi nie będzie. Oczywiście pierwsza rzecz, którą robimy, to jest najpierw sprawdzenie anomalii, które się tutaj znajdują. Okej, znowu mamy Giant Ad Mushroom. Czy coś jeszcze? Nie, tak więc... Okej, mamy głównie półki i półki. Kto by się spodziewał? Okej, to nic specjalnego. Zobaczcie, że tak szybko je przemijam, ale... dosłownie, no... Nie ma... To są półki, tak? Czego byśmy oczekiwali. Nic specjalnego się na nich nie znajduje. Mielibyśmy się tam ukrywać z nimi. Okej, zdecydowanie w pierwsze Aoize bardzo... W sensie to jest zbytnio pcha się, żeby tam pójść z nami. Dwa normalnie jest znacznie bardziej, powiedzmy, wstydliwa. A trzy, no... Stwierdzenie, że ludzie sobie poradzą sami, tak? Podczas gdy jej charakter jest bardzo, bardzo mocno nastawiony właśnie na współpracę i zespołowość. No zobacz, teraz staram się rzeczywiście znajdować te elementy, które by mi nie pasowały w tych postaciach. Okej, tak, oczywiście wychodzi na to, że wow, hura, to jest tylko i wyłącznie iluzje i to są te Kenzoku trzeciego czy tam drugiej klasy jest z Maria. W ogóle nie wiem, dlaczego to się nazywa Kenzoku pierwszej, drugiej i trzeciej klasy, jakby. Po prostu dlaczego akurat ta nazwa? Czy to ma jakiś sens? Z perspektywy Digimonów możecie mi dać znać, bo wiem, że wielu z was właśnie... Paradoksalnie, ta seria znalazła sobie swoje małe grono odbiorców i dużo, dużo mi piszecie na temat właśnie lore Digimonów czy kwestii związanych z tym, czego nie rozumiem, co jest bardzo fajne. I dzięki wam za to, bo dzięki temu ja też troszkę lepiej rozumiem rzeczy, których normalnie bym nie rozumiał. Wybaczcie. Dobra, weźmy oczywiście Floramona i Falcomona, tak jest. Spoko. Lecimy, czy ja widzę tylko dwa Kenzoku? Nie za bardzo cokolwiek innego tutaj mi się rzuca w oczy. Tak, okej, są tylko dwa, zakładam, że będzie ich po prostu więcej. Tutaj mamy skrzynię, dobra, to zrobimy tak. Ewolucja to raz. Od razu Kraumonem polecę właśnie po te skrzynie. O właśnie. Czy to jest Yata Maragon, czy Yata Paragon, nieważne. Tak, ja mam też Paragon. Źle zrobiłem. Miałem sobie dać ruch tutaj dla Agumona, żeby mógł szybciej doskoczyć tamtych, już za późno. W każdym razie, dążę do tego, że właśnie dopiero niedawno, chyba od tej gry, czy... Kurczę, wybaczcie, muszę skoczyć do komentarzy, przepraszam was na sekundkę, ale będę musiał skoczyć do komentarzy, ponieważ ktoś właśnie napisał a propos tej nazwy Kraumona. Kiedy się to zmieniło?
z wersji japońskiej na wersję, powiedzmy, tą właśnie zamerykanizowaną. Jezus, dobra, trzeba przeszukać. O, pojawił się właśnie jeden. Proszę bardzo, tak jak się spodziewałem. Dobra, zróbmy zwykłym atakiem. Nie, muszę Ogre Flyem użyć na niego, no trudno. Kurczę, to też mi niewiele da, więc może jakbyś się wycofał, czy tam do niego dobiec? Nie bardzo. Tutaj jak dobiegnę tej dwójki. A, bo tam się w ogóle też przed Blossomonem pojawił jeden. No to zostawię tamtego, może go Traumonem załatwię. Okej, na razie koniec tury. Okej, jest. Karmel napisał pod odcinkiem 52. Karmel był trochę do tyłu, więc to jest dosyć świeży komentarz. Znaczy relatywnie świeży, bo ma tydzień. Przynajmniej do tej pory. Ten Digimon w Japonii nazywa się Yatagaramon. Tak, to jest Yatagaramon. Yata Paragon, tak? Dostałem Paragon z Yatty. Pozdrawiam tych, którzy wiedzą, do czego nawiązuję. Yatagaramon, nawiązując do jakiejś trójnogiej wrony z legend bodajże. W Stanach to Kraumon. Obie wersje są poprawne, choć trochę mylące. Przyjmując... W tym wypadku trochę nie widzę sensu zmiana nazewnictwa. I już tłumaczę czemu. Jeśli się przesunę tutaj tym Blossomonem, gdzie mogę się w ogóle przesunąć? O Jezu, ja się nie mogę nigdzie przesunąć, cudownie. Mam genialny zakres ruchu. Nie mogę się przesunąć tutaj, na bok. Okej, to się tak też przesuńmy. Zatakujemy go od boku. To mu zabierze pół HP, dobra, to pół HP to zawsze pół HP. Czemu by nie? Widzę, że jesteśmy osłonięci od tyłu. To jest nieco problematyczne, dlatego że... że w języku angielskim nic to nie wnosi, w sensie jeśli jest jakaś gra słowna, która ma sens i na przykład nawiązuje do jakiegoś folkloru innej kultury, to jest to mega spoko. W sensie widziałem momenty, gdzie były tłumaczenia na język polski, były genialne, tak? South Park bodajże, jako gra chyba? Chyba jako gra, nie pamiętam czy po polsku, jak były tłumaczone odcinki, to też miały takie rzeczy, ale były rzeczy, chyba to już wielokrotnie wypalałem. To były, ojejku, jak one się nazywały? Nostalgronka. To było w wersji polskiej serialu. W sensie mam tutaj cały czas na myśli oczywiście South Park. W polskiej wersji serialu te winogrona nazywały się... Okej, czekajcie, więc co zrobimy inaczej? Czy mogę stąd użyć Savage Emperora? Tak jest, sięgnie go pięknie. W wersji polskiej nazywały się Nostalgronka, w wersji amerykańskiej Memberberries. Uważam, że to jest na przykład świetne tłumaczenie. W tym wypadku, jako że nawiązuje sama postać do tego Kraumona, do folkloru, czyli Yatagaramona raczej, do folkloru, w wersji angielskiej to jest po prostu Wronomon, tak? Dosłownie, jakbyśmy po polsku nazwali go Wronomon. Taki Pokémon z Wrocławia, tak? Celowo użyłem słowo Pokémon, żeby nie było. To też ma spory zasięg, to się będą teraz nawalali, tutaj widzę w kółko. Tymi atakami zasięgowymi. W każdym razie, jakbyśmy go nazwali dosłownie Wronomon, to nie ma po prostu takiego sensu. O, proszę bardzo, się kolejny zrespił. O, dwóch się zrespił, okej. Okay. Znaczy, nie robi nam to jakiejś wielkiej różnicy, my sobie damy radę z palcem w nosie. Bez żadnego absolutnie problemu. Pyk, w ten sposób. Bardzo ładnie. Koniec tury, facing, powiedzmy, w tamtą stronę. Tutaj oczywiście jeszcze pogadamy sobie szybko z Saki, ponieważ Saki myślę, że by nam się przydała, w sensie Blossom w tym wypadku. Przydałby się po prostu Yatagaramonowi. W tym miejscu ja będę wymiennie tego nazewnictwa używał. Ale mówię, nie widzę naprawdę sensu w tej sytuacji. Zmiany nazwy. Po prostu uważam, że jest ona nic nie wnosząca i niepotrzebna. Nie, może to wynika z tego, że nie wiem, może w języku angielskim ciężej jest powiedzieć Yatagaramon, tak? Gdzie żeby to kogoś bolało, skoro ludzie mówią Kenzoku albo potrafią wymienić bardzo długie imiona i nazwiska japońskie, tak? Przepraszam, to jest taki mój mały rant, który miałby tutaj po prostu zapełnić trochę ten gameplay. Okej, ten ma niby resista i tak mu zjedziemy całe HP. Więc żegnamy. Też widzieliście, że
Znaczy widziałem, że pisałeś, że jednak Dino Rexmon. Tak, jak najbardziej. Nie wiem, czy ktoś się czegokolwiek innego spodziewał po mnie, patrząc na moje wybory przede wszystkim. W tej grze, okej, ten jest w ogóle od tyłu i od jednego boku chroniony, więc będę musiał pójść niestety face to face z nim. Spare Flower, no nie robi mu za dużo, to też mu nie robi za dużo, dobra, no trudno. Będziemy musieli właśnie, tak jak mówię, się bezpośrednio na niego rzucić, ale damy sobie radę raczej. No, nam dużo nie robi. I to jest chyba też ostatni z przecinków, który ten nas czeka, więc możemy równie dobrze w sumie zakończyć turę tę jedną. Crowmon chyba już powinien teraz to dokończyć, jeśli dobrze myślę. Bez problemu. Dosyć długa walka, bo prawie 10 minut. W sensie widzę, że mam około 11 minut na moim tej liczniku. Okej, okay, level up. Tutaj dwa level up. Nie, też jeden level up. Dla naszego Falcomona. Niestety 0 level upów dla Agumona, on już jest na 60 poziomie, więc dosyć daleko od całej reszty. Dosyć długa walka, ale też myślę, że jakoś udało mi się wypełnić moim gadaniem. Coś, czego bym tutaj chciał akurat. Powiem wam, że brakuje mi jednej rzeczy w tym etapie tutaj. Nie wiem, czy zauważyliście, kiedy Takuma mówi, że coś jest z nimi nie tak. Jak widzimy te iluzje tych postaci. Chciałbym, żebyśmy mogli wybrać. I to jest coś, co mi przyszło wczoraj do głowy, kiedy szedłem spać koło północy. Gdybyśmy mogli wybrać jedną z opcji, co jest dokładnie nie tak z tą postacią. Wiecie, na przykład byłyby to bardzo takie bliskie opcje sobie, albo takie podchwytliwe nieco, ale dzięki temu gdybyśmy mogli podbić sobie affinity z tymi postaciami. Może to mieć dla niektórych sensu, bo ktoś powie, ej, ale nie rozmawiałem bezpośrednio z tymi postaciami, jakby nie tworzymy tej więzi, ale zwrócenie na to uwagi dla nas, jako dla Takumy, mogłoby na przykład właśnie zwiększyć naszą więź, moglibyśmy zauważyć, że ej, znamy się już na tyle dobrze z tymi osobami, że te nasze więzi się zacieśniają. To jest moja sugestia jedynie. Uważam, że tego mi trochę tutaj brakuje, bo tak to te rozmowy są takie, o wow, proszę, iluzja, tak? Wiem, że to jest iluzja i w sumie Takuma zauważy, że coś jest nie tak, ale nie możemy tutaj nic wybrać. Może, nie wiem, przy drugim przejściu, albo może przy innej konfiguracji by takie opcje się pojawiły, a może nie mam pojęcia, tak jak mówię, ale zwyczajnie zwracam na to uwagę, ponieważ padło mi to do głowy i mam wrażenie, że to byłby całkiem fajny pomysł w tej sytuacji. Okej, okay, może znajdą tę Aoi? Tak jest, znaleźli chyba Aoi i Labramona. Tak jest. Super. Wydaje mi się, jak taką określił, this genuine article, że to jest prawdziwa... Kurczę, no na język polski można by powiedzieć, że prawdziwa sztuka, ale niektórzy mogą to odebrać na zasadzie takiego potocznego powiedzenia, jak niektórzy mówią na kobiety, że jest dobrą sztuką, tak? Co nie jest to w tym kontekście powiedziane i nie to też miałem na myśli, zanim ktokolwiek mi tutaj będzie chciał cokolwiek wrzucić w usta. W dosłownym tłumaczeniu, no, można by powiedzieć, że jest dobrą, że to była prawdziwa sztuka, że to był prawdziwy artykuł, no ale jak mamy to przetłumaczyć inaczej na polski, tak? To była po prostu prawdziwa AOI. Prawdopodobnie wyszło to z tego, że ona po prostu pierwsza rzecz, o którą zapytała, to co z innymi, co z pozostałymi. Ktoś może też powiedzieć, że to, co ja zasugerowałem, czyli ten wybór, co jest nie tak z tą postacią, z tą iluzją, mógł być zbyt łatwy, no ale generalnie raczej te odpowiedzi w tamtych wypadkach nie są aż tak trudne. Często, w sensie kiedy mamy możliwość podbicia sobie affinity, a dwa, nawet w wypadku wybrania czegoś złego, mógłby na przykład Agumon wskakiwać i powiedzieć, że ej, nie masz do końca racji, Takuma, tak? Wydaje mi się, że coś mi innego tam śmierdzi i tak dalej. Więc mówię, można to było fajnie rozwiązać. Będę mógł jeszcze tam pójść teraz. To były te Far Bookshelves? Chyba tak. O jest, nie ma tak jak znowu reusing tych. O, mamy. Kurczę. Nie robimy tego, trudno, złapię sobie tego Digimona w innym momencie. Mamy tego jednego z Digimonów, z którym już walczyliśmy, nie wiem teraz jak on się nazywa, czy to był Cyclomon? Chyba tak. Kiedyś go złapiemy, czy tam wyewoluujemy. Natomiast tutaj, zobaczcie, mamy Far Bookshelves i Bookshelves i one korzystają z dokładnie tego samego obrazka. O Jezu, najgorzej. W sensie, no reusing po prostu, tak? No ale z drugiej strony, niewiele tutaj można było...
zrobić? O proszę, znalazłem Kaito przez przypadek od razu. O. Chyba, że teraz może właśnie będę znajdował tylko i wyłącznie Kaito. Generalnie w ogóle ta lokacja jest bardzo ciemna, zanim powiecie, że ej, Lipki, czemu to takie ciemne? To po prostu ta lokacja jest okropnie ciemna. Ja nic więcej nie znajdę, Drachmon. Zobaczmy. Poszedłem do Drachmona, chciałem pogadać z Drachmonem. Czy może powiem, był z Kaito najpierw. Chyba, że obie rzeczy dałyby mi to samo. Okej, mam kolejną walkę, Jezus. Dużo walk teraz. W sensie, tutaj mam wrażenie, że to jest troszeczkę na siłę zrobione. Ja rozumiem, że ma być dużo przeciwników i tak dalej, ale jest walka za walką dosłownie. Troszkę nawet bez jakiegoś takiego fabularnego zacięcia. Znowu brak balansu, tak? Tak jak było na początku, kiedy nie było akurat w ogóle walk, tak teraz mam w drugą stronę, mam wrażenie, że jest tych walk znowu za dużo, bo jest, rozumiem, tak jak mówię, no walka. I spoko, tylko że no... Nie zostało to w żaden sposób fajnie wprowadzone. Okej, mogę wybrać tylko dwie postaci, więc wezmę Labramona i Falcomona może w takiej sytuacji. Będziemy mieć jakieś skrzynie. Labramona głównie biorę dlatego, żeby nas leczył ewentualnie, jeśli będzie potrzeba. Że mogłem mieć w sumie Blossomona. I tak sobie wygramy, to nie będzie problemu z tym raczej. Jest skrzynia, okej, dobra. To tak, robimy ewolucję. Crowmon. Wiemy, że nawet jest wagi, bo prawdopodobnie tam jeszcze uderzę. A, okej, on jest w innej linii, no trudno. Dobra. Ale wiem, co będzie robił w takim razie Crowmon w tym czasie. On się będzie tutaj zajmował tym panem. Znowu zapomniałem, kurczę, sobie wrzucić dodatkowego... dodatkowego bonusu do movementu. Okej, tutaj ewolucja. Nie wiem, czy kogoś to bardzo dziwi. Myślę, że sobie dorzucimy jeszcze bonus. Od... właśnie Takumy. Żeby mieć maksymalne obrażenie i tak dalej. No i zobaczmy, czy atakiem tutaj jak możemy ich sięgnąć. Dwóch. Możemy i całkiem... sporo obrażenia im wejdą. Dobra, możemy tak stanąć. Labramon troszeczkę jest do tyłu, ale... nie dojdą do niego jeszcze, więc spokojnie, on też może ewoluować. Myślę, że właśnie Cerberus Mon zajmie się znowu Kenzoku drugiej klasy, tej z boku. Jak ma w ogóle Cerberus Mon z atakami? Aha, okej, on ma ten Mad Fire. Ale i tak sięgnie, okej, bo jeśli wyprowadzę atak przed siebie, on powinien być... on powinien zaatakować wtedy tego pana tutaj... nie, okej, czekajcie, błąd. Musimy się ustawić w to miejsce i teraz zrobić Madok Fire. I teraz go trafi. Mogę tego teoretycznie użyć tam bardziej w stronę Dinorexmona, ale on myśli, że sobie poradzi sam też. Myślę, że on sobie sam też poradzi. Nie muszę się nawet wybitnie ruszać, ponieważ proszę bardzo, zobaczcie, oni wszyscy im wchodzą sami pod obszar ataku. A tutaj się zbliżę od razu na... Zrobimy inaczej. Zrobimy move od boku, bo będziemy mieli większe obrażenia. Tutaj się zbliżam od razu na jedną kratkę, żeby ewentualnie w razie wypadku... widzę, że obrażenia są niemal takie same w obu przypadkach. Dorzucę mu jeszcze dodatkowy speed, w sensie obszar ruchu dodatkowy. Jakby była potrzeba tej pomóc Crowmonowi. Oba ataki Crowmona dałyby dokładnie ten sam efekt, tak więc nie widzę sensu. Okej. Nie widzę sensu tego zmieniać i używać tego ataku, który by nam zabrał SP-ki. Okej, no te ataki jakieś pojedyncze. Nie zaboi nas to raczej. Kenzoku, to są w ogóle jakieś słabsze Kenzoku, bo te mają 30 któryś poziom. My walczyliśmy już z takimi, które miały 40 któryś, chyba, jak się nie mylę. Kurczę, ten Crowmona bardzo ładnie obija. Ale dobrze, że oni tak podchodzą cały czas tutaj do tego mojego Dinorexmona czy Dinorexmona. Bo ja dzięki temu mogę właśnie używać tego Ogre Flame'a i
prostu rozwalać ich jednego po drugim właśnie w ten sposób. A więc co zrobię tutaj? Movement w tę stronę. I resztę zostawię Cerberus Monowi. Spróbuję się ruszyć w tę stronę, a tak... A nie ma na Savage Emperora, okej, to... Aha, wiem czemu nie mam Savage Emperora, bo nie mogę go zrobić, bo mam ten negatywny efekt na sobie. No to podejdę tutaj i w takim razie Mad Dog Fire przed siebie, powinno tak jest trafić o Kenzo. Najbardziej mi boi, że go nie dobija, no ale niewiele tutaj mogę zdziałać w tej sytuacji. No to będzie niefajne. Okej, zdziwił mnie atak Dino Rex Mona, ale w porządku. W ogóle oni wszyscy chybiają, nie wiem czy zwrócicie uwagę, ale chyba mało który atak te Kenzoku trafia w naszego Dino Rex Mona. Tak szczerze. Mam wrażenie, że niemal żaden, albo żaden, nie żaden, ale niemal żaden atak w niego nie trafia. W ogóle nie powinienem mówić, kiedy wchodzą te efekty dźwiękowe, bo wiem, że one są cały czas za głośne. Okej, co zrobimy inaczej? My podejdziemy, ale nie podejdziemy aż tak blisko, bo boję się trochę tego kramu. Zapominam, przepraszam. Nie będę oczywiście używał dodatkowego przedmiotu, żeby go wyleczyć z tego, absolutnie, po prostu dobiłem wszystko ręcznie, tak jak należy. Dobra, i ten movement na... Chyba będzie miał plecy tutaj, czy się mylę? Nie mylę się. To są jego plecy, więc atak. Madoc Fire, trochę słabo, zwykły atak, no też niedobrze. No trudno. Przynajmniej obrażenia weszły. Dziwnie w ogóle podejście od boku. Atak za 300. Padł na kontra, jeszcze krytyk wszedł. Dobrze jest porobione tak naprawdę. Okej, tutaj nie za bardzo mam ruch, ale... I tak, to jest już ta tura, której otwieramy wrota Baldura czy coś. Niestety nie, bo nie gramy w Baldur's Gate, ale... Może też nie otworzymy przy okazji wrót do mgły, bo to by było niefajne. Nie chciałbym czuć ponownie ostrego cienia mgły na swoich plecach. Przepraszam, to ze mną zostanie. Przez to, że raz to powiedziałem, teraz będzie ten żart się za mną ciągnął. Jak ostry cień mgły. Okej, udało nam się go teoretycznie złapać, przynajmniej na chwilę. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ciekawego się więcej nie dzieje. W porządku. Dobra, czyli po prostu podejście do nich zakładam, że skończyłoby się tak samo, że ten wybór był trochę taki bez... powiedzmy... nie, może nie bez sensu, ale bez... Do niczego jakby nie prowadził innego. Przepraszam, czekajcie, próbuję zobaczyć, czy coś tu jeszcze nowego jest, ale nie, są tylko półki. Zagumon oczywiście, pograjmy z nim w takim razie. Czy Agumon zasugerował, żebyśmy się rozdzielili? Miałem tylko takie wrażenie. Profesor! Bardzo, w końcu znaleźliśmy. Pewnie widzi Haru. Kyoze! Skali się kurasai! Kyoze! Coś, co jest bardzo ciekawe, to, że na dodatek teraz już mamy w końcu głosy. Jakby znowu się przełączyliśmy w opcję, gdzie mamy te dialogi. Kurczę, no to mnie strasznie boli cały czas w tej grze, że część dialogów jest nagrana, część nie jest nagrana. I bardzo dziwnie czasami to przeskakuje, totalnie bez sensu. Nie rozumiem, dlaczego czasami są te dialogi, a czasami ich nie ma. Kyoze! Sugoja się da zo! Dajobu? Dajobu. Dajobu da. Sumanai. Torimidashita.
幻を見ていた。いや、幻というには作為的な内容だった。あれは幻ではない。意図して作り出されたものだ。苦しめ、弱らせることが目的なのか。心を追い詰め、しかし壊さないようにしている。Wydaje mi się to, że profesor jest świadom tego, że coś robi to celowo, że on zauważył ten motyw, powiedzmy, w tym, co się dzieje, że widzi, że to coś chce go osłabić. Wydaje mi się, że to będzie bardzo ważna wiedza później. Wydaje mi się, że to będzie bardzo ważna wiedza później. Że po prostu być świadomym tego, że takie iluzje mogą być wytworzone. I to w taki sposób, z taką dokładnością i tak dalej, i tak dalej. Do tej pory widzieliśmy iluzje, ale one nie były aż tak złożone, czy to psychologicznie, czy pod kątem realizmu. Nie wiem, będę miał opcję. Szczerze mówiąc, to ja pójdę w... What should I do for him? Ja raczej pójdę w Hear Him Out, bo Watch and Wait jest zupełnie okropne. Tell Him to Chill brzmi bardzo, w sensie jakby tak, może jest mu potrzebne, ale uważam, że wysłuchanie go teraz będzie troszkę ważniejsze. Po pierwsze, możemy się dowiedzieć czegoś nowego, po drugie, on może tego potrzebować teraz. Plus sam jest zatopiony aktualnie na swoich myślach, więc myślę, że wysłuchanie go może być przydatne. 教授にも幻が見えたのか。そんなに変なことなんですか。Bardzo ciekawe jest to, że to jest akurat opcja pod Ruffleness. Zupełnie mi się tego nie spodziewał. Raczej myślałem, że będzie na odwrót z, w sensie Ruffleness z Moral, tak? Że te dwie będą zamienione. Rozumiem, że kontekst sytuacji to dyktuje, ale z mojej perspektywy to jest po prostu najlepsza opcja, która tutaj była. To jest tylko to, że w bibliotece wszyscy widzieli mabroshi, to było prawdą. To jest możliwe, ale zastanawiam się też. にとっては要らない邪魔なだけの存在だと思っていたんだが、だったら私を図書館に入れず分断した時に排除すればいい。排除って、つまり殺せばいいということだ。だが敵はそうはしなかった。つまり私も生贄に足りえるのか。それともっと別の理由は。To jest bardzo interesujące przemyślenie. Moim zdaniem w ogóle jakby to było mega warte, żeby jednak pójść w tę stronę i go posłuchać. Ludzie. Takuma-kun. Kimi ni wa sude ni skoshi hanashiteiru ga. Miyuki ga watashi no ane de aru koto. Haru ga mukashi no watashi no sugata o shiteiru koto. Watashi wa imamade sore ra ga moto no sekai ni modoru tame ni hitsuyou no nai jōhou da to. むしろみんなに余計な気苦労をかけるだけだと思い込み、言葉を濁してきた。Okej, mam po prostu teraz analizę znowu tego, że wiemy, że profesor nie chce na pewno atakować Miyuki, czy uderzyć jej, czy zrobić jej krzywdy. その思い込みは間違っているかもしれない。レナモンの像をレナモンが主についたことも、おそらく私の過去と関わりがある。わお、プロフェッサー、doszedł do wniosku, które myślałem, że już wszyscy... Myślałem, że już jesteśmy świadomi tego, że nienawiść Renamona i... No, okej, przepraszam, to jest mowa o Renamonie, czyli coś, co oni dopiero jakby odkrywają powoli, jakby oni zapomnieli, że nie są świadomi, że Renamon to jest Haru. Wszystko uskuły kagi ga Miyuki de aru naraba, watashi no jijou mo mou mukankei de irareru hazu ga nakatta. 無事にこの図書館を脱出できたら、すべてをみんなに打ち明けようと思う。私について、私の姉について、最初からすべてを。教授、思い出せたんですね。ああ、そうだ。今まで黙っていてくれてありがとう。そして、すまなかった。まずは全員で拠点まで無事に戻ろう。わかりました。もうみんなの居所は分かっています。あとは全員で脱出するだけです。Do końca wiemy, gdzie jest Kaito, bo Kaito sobie poszedł stąd. Chciałbym zwrócić uwagę. I prawdopodobnie wracamy teraz do mapy, czyż nie?
Nie, wracam do recepcji. Takuma-ku! Aoi-san, mou daijoubu? Ee, juubun yasumasete moratta wa. Warui mamushi o uchiyabutte kurete. Arigato. Mamy 30 minut i myślę, że to jest mimo wszystko dobre miejsce, żeby zakończyć, ponieważ pogadaliśmy z profesorem. Profesor powiedział, że musimy zebrać wszystkich i uciekać stąd. I myślę, że to jest dobry moment, żeby właśnie skończyć odcinek i stwierdzić, że zobaczymy się w kolejnym. Mam nadzieję, że już jutro. Zostawcie suba dajcie lajka, pędzień Discorda, albo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka jest do rozwoju kanału. A widzimy się, tak jak mówię, w następnym odcinku. Jestem ciekaw, co przygotują nam te jeszcze. Czy rzeczywiście będzie jakaś akcja Skyto, czy może właśnie to wszystko, co zrobiliśmy, uratuje go. Zobaczymy. Tymczasem jednak żegnam się z wami, do zobaczenia, do następnego i na razie.